mamy kolejny dzień i ciśniemy, bo dzieli nas od zwycięstwa 25 gwiazdek. To jest całkiem sporo jak na jeden dzień taki w biznesie, więc no musimy się postarać. Chodź no tu, gdzieś tam polazła. Co oni tak stanęli jak wryci? Nie ma bitwy, halo, ja tu pracuję. Ta rozmawia przez telefon. Nie tracimy czasu. We dwie z Beatką, Aurelia i Beatka cisną tutaj tych klientów. Proszę bardzo. Ale mało strasznych klientów, nie wiem. Myślałam, że będzie więcej przychodziło. No ej, kupujesz coś czy co? Nie mam nikogo. Chyba to już nie. Jezus, te ludzie to tutaj nie wiem naprawdę. Dobra. Ty wracaj do uzupełniania towaru. A ty do sprzedawania. Jest pewneczka, jest. No mamy na razie tylko dwóch klientów, więc słabo, powiem szczerze. Bo jak mamy zdobyć tyle gwiazdek z dwoma klientami? Ci tutaj się bawią, w ogóle halo. No ja was proszę. Nie będę ich wypraszać, bo mi gwiazdki je zabiorą. No i został nam jeden. Nikt już nie przyjdzie? Halo. Ludzie, gdzie jesteście? Przecież mój sklep ma dobrą recenzję. Beata, zadzwonisz po kogoś? Sami sobie klientów sprowadzimy. Noż i nie ma jej domu. O, ten wrócił. Nie będę się bawić. Kurczę, kupuj coś. Na kim ja mam zdobyć te gwiazdki? Ktoś mi powie, bo ja nie wiem. Jak mam jednego klienta w sklepie. Co jest grane? I po co mi tyle pracowników? No bez jaj. To są jakieś żarty. No super, że gwiazdka, ale co z tego? Jeszcze muszę 20 zdobyć. Na jednym simie to powodzenia sobie życzę. Patrzcie, nikt nie przychodzi. Kompletnie. Beata, dzwoń po kogoś, bo przecież... Ja nie wiem. O, idzie jedna osoba. Dzwonimy po Albina. On zawsze chce kogoś przyprowadzać ze sobą, to będą dwie osoby. A, teraz to nie chcesz przyjaciółki zabierać ze sobą. Czy tam przyjaciela, bo po co?
O, idą ludzie w końcu. 14 godzina, oni dopiero przychodzą. Masakra. Widzicie? Albino nas przychodzi i on kupuje. Póki jeszcze nie jest naszym stałym partnerem, nie mieszka z nami, to może sobie kupować u nas. Możemy jeszcze z niego zbierać kasę. Niech nam pomoże osiągnąć sukces. To wtedy szybciej Beatka będzie z nim sobie żyła. 19 gwiazdek. O rana, jest 15 godzina. To jest po prostu masakra. Tutaj, tutaj. I tutaj. Czterech klientów i weź tu, bądź mądry. Osiągnij tu sukces z 4 klientami. To jest po prostu jakaś niedorzeczność. Gdzie są te simy? Przecież... Nie mam pojęcia. Oni po prostu mi niszczą wszystko. Wszystko mi niszczą. Gdzie Albin już poszedł? Albin, czemu poszedłeś? Dzwoń po kogoś. Tak, Beata sobie musi sama klientów sprowadzać do sklepu, bo przecież... Simsy jak zwykle muszą odwalać. Nie wiem, co się stało, że po prostu nikogo nie ma. Kremenstab! It's a rumla kapumle! Oh, wurośna! Ile puta na wrza? Gdzie zniknęła tamta? Aha, tam jest, dobra. Jak tam jej potrzeby? A, w porządku. Niech się wypełnia ten towar. Dobra, weź, zrób to. Zmotywuj ludzi. Bo ja już straciłam motywację. Pospadały nam paski, ale trudno. Weź ją powitaj, żeby nie było. Kurde, przecież już wieczór jest. No przecież to jest nie... To są jakieś żarty, ludzie. Tyle klientów. O rany! Coś czuję, że będzie więcej odcinków z tego jednak. Trudno się mówi. Tak, to już jest z Simsami. Nie ułatwiają nam życia. Zdecydowanie nie. Weź go tutaj przechwyć. Jak już tak stoisz koło niego. To nie jest dobry pomysł. Świetnie, świetnie, po prostu. Nie wierzę. Beata, idź tu na trochę. A ona nie, nic nie kupuje, ona przyszła jednak tylko. Jestem zła, jestem bardzo zła na tą grę. Bo wiecznie mi jakieś utrudnienia robią. Ja nie wiem, co się stało, że nagle simów nie ma, halo?
Nie rozumiem tego totalnie. Ja w ogóle to nie ma sensu, ja to zamykam. Może kolejny dzień będzie lepszy. Ale nikt nic nie kupił nawet, no patrzcie. Nie mam, a nie, ten kupił, dobra. Jedna osoba, wow, po prostu wow. No dobra, więc widzimy się kolejnego dnia, no bo co ja zrobię? Nic nie poradzę, że Simy się zbuntowały i postanowiły nie przychodzić do sklepu do Beaty. No trudno. Także zaraz do was wracam. Dobra, moi drodzy, jesteśmy kolejnego dnia i jak to nie będzie ostatni dzień, to chyba oszaleję. Tak bardzo chcę już to skończyć, a oni mi tak to utrudniają, że po prostu nie mam już siły. Ale dobra, mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej Simów tutaj. Bo ja nie mam pomysłu, jak to inaczej rozwiązać. Przecież tylko 15 gwiazdek nam brakuje, no ludzie. To jest z niemożliwością, żeby tego nie zrobić. Jak ty się miewasz? Ty się miewasz bardzo dobrze. Ale zajmij się na razie sprzedażą. Zajmijmy się sprzedażą, póki towar jest uzupełniony. A potem się wymieńcie tylko tutaj. Wymiana. Potem Beatka może iść tutaj. Aurelka może iść do tej pani. Nie z zyskiem. Zawsze mi się myli, bo Beata zawsze ma po prawej ten. No dajecie dziewczyny, dajecie. No dobra, to weź wróć do uzupełnienia towaru, bo widzę, że już towar się skończył. Gdzie nie gdzie? A ty nie przez okno, tylko tutaj gwiazdki nie zdobywaj, bo przecież nie będę. No, kolejnego dnia tutaj. Może na tych trzech klientkach się uda? 11 gwiazdek, no nie wiem. Chyba będziemy się cisnąć w nocy Beatka. Tak, coś czuję. Nie, nie będę rzucać piłką, nie. Uspokój się. Żadnego rzucania piłką. No sprzedaj jej coś. Zatrudnić się na Melodię, a po co ci jeszcze jeden pracownik, jak tutaj nie ma klientów w ogóle? Nie wiem, Simy zbankrutowały przez te biznesy Beaty i po prostu już nic nie chcę od niej. Dziesięć gwiazdek. Nie mam pojęcia, jak my zdobędziemy te 9 gwiazdek. Czy tam 10? Ile nam zostało? 10, tak. Nie mam pojęcia. Mamy tylko jednego zainteresowanego Sima towarem, więc... Florencja przyszła. Ale ona chyba... nie będzie nic kupowała. Ona tylko przyszła się tutaj witać ze wszystkimi. Zostaw już tamtą, bo ona już się denerwuje.
Co ja mam robić? Powiedzcie mi, co ja mam robić, jak nie mam klientów? Nic, tylko patrzeć w okno. Idź sobie, zrób przerwę, Gienka. Skoro nikogo nie ma. Boże święte. To są jakieś żarty. Po prostu. Żarty. Spróbuj to zrobić jeszcze raz. Potem idź się to. A na mnie to nie działa w ogóle. Halo. No, dobra. Nie, mają to w nosie. Dobra. Czyli niepotrzebnie zmarnowałam tylko energię, Beacie. No trudno. Wiesz co, daj sobie umyj ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, z pięć razy. I tak nikogo nie ma. Więc... Niech ci hiena podskoczy. Przynajmniej. Idź, Aurelia, spróbuj coś sprzedać temu jednemu panu. Ale w ogóle ty masz słabą ten pasek. No niewiarygodne, aż dwie osoby. Wow. Mi nawet nie zależy, żeby oni kupowali, tylko żeby po prostu mi gwiazdki dawali. Może szósty odcinek i... Co wy tu robicie, ej? Tak, Beata, psuj sobie jeszcze te gwiazdki, psuj! Zostaw tą babcię. Tak, ja wiem, że to będzie chce spać. Ja też bardzo dużo rzeczy bym chciała. Na przykład chciałabym, żebyś w końcu zdobyła wszystkie gwiazdki, no ale cóż. Tak to już jest, Beata. Tak to już jest, Beata. Sześć gwiazdek ci zostało, no. Już tego dzisiaj nie osiągniesz, nie ma Beata. Nie ma klientów, to nie ma jak. Po prostu. Florencja, jak cię trzasnę. Idź mi stąd. Czego tu chcesz? Możesz jej wypędzić? No przynajmniej się usunęła. Pata nam tu teraz padnie. Padnie, jak długa. Nadal 6 gwiazdek. Tak, zabierzcie się, pewnie. Niech jeszcze rzuć mi torbą, tak. No rzuć torbą, no. Pewnie. Świetnie. Świetnie. Jak widać, mamy dzień kolejny.
zostało nam 6 gwiazdek. Nie wiem, Boże, jestem już taka zirytowana tą grą, że nawet już mnie nie cieszy to, że zaraz skończę to wyzwanie. Jestem po prostu za na tą grę. Już mi jest wszystko jedno. I cieszę się, bardzo się cieszę, że to jest po prostu koniec i więcej nie będę musiała prowadzić żadnych biznesów. Nigdy więcej żadnych biznesów. Koniec. O tak, a teraz to przyjdą klienci. No patrzcie, idzie jeden, drugi, trzeci, czwarty. Pewnie wszyscy teraz przyjdą, bo nie wezwałam żadnych pracowników. Wszyscy teraz będą nagle. Patrzcie, patrzcie się, no patrzcie się. Nagle każdy potrzebuje. Tak, oczywiście. Bo wcześniej to nie można było, nie? Dobra, ja sobie to zapamiętam. Jacy wy jesteście? To, a ten jeszcze tutaj przyszedł mi robić tą recenzję, no super. Trochę za późno, koleś, nie mogłeś przyjść wcześniej, jak mi klientów brakowało? No cóż, Beatka sama sobie ogarnie. Będzie samotnie świętowała sukces. Trudno. Bez pracowników. No, dwie gwiazdki. Mam nadzieję, że mi zaliczyło poprzednie biznesy na 10 poziomie. Bo jak nie, to się zdenerwuję. No, nigdy to oni nie skąpią. Nie ma to tamto. Co ci się nie podoba? Widziałam ten minus. Musiałeś tam wyjść, aż tak daleko muszę za tobą lecieć. Te emocje, to napięcie. Te dwie gwiazdki do końca. Dawaj, widelec. To są ostatnie minuty tego wyzwania. Dramatyczna muzyka, proszę. Nie, Blon, żadne zatrudnień, żadne zatrudnień. Czy Beacie uda się osiągnąć sukces? Czy jej aspiracja życiowa będzie już na zawsze platynowa? Ty to nie dajesz żadnych gwiazdek. Po uważnym... A masz Beata, absurdalnie wysoką. Po uważnym przyjrzeniu się... No co ty nie powiesz? A tutaj widzę już... Cieszę się bardzo, Benedykt. Najlepsze z najlepszych. Super. Ale już mam takich kilka i nie wiem w sumie, które jest od czego. To jeszcze jedne sobie mogę tu gdzieś powiesić. O, na to patrzą, ale to ich nie interesuje, to nie wiem. Daj gwiazdkę, mały.
Ty dasz gwiazdkę, jeszcze nie dasz. Co za simę. Dobra, musimy iść jeszcze tutaj. Jedna gwiazdka, no na Boga. Zlitujcie się nade mną. Nie. Teraz będą przychodzić, bo dostałam drugą recenzję, nie? Spoczko, tylko no. Akurat musiała stanąć tu, gdzie nie ma. No nie wierzę. Coś tu nie wierzę. O nie, na pewno już nie kupisz żadnej parceli publicznej. Nie za mojego żywotu, kobieto. No ale mamy to. Nareszcie to mamy, Boże Święty. 10. poziom ostatniego przedsiębiorstwa. Jej. Po tylu mękach się udało. No i osiągnęliśmy swój cel życiowy. 5 maksymalnie. Stać się ręką Posejdona. Tak, 10 zależy punkt. Dobra. No dobra. Taram. No i cóż, kochani, skończyliśmy to. Nareszcie. Nareszcie koniec. Już, ja już zamykam, już nie będę tutaj dalej siedzieć, bo jeszcze mi zabiorą tą gwiazdkę, a tego już nie zniosę psychicznie. Także tak, no cóż, to już jest ostatni odcinek z tego wyzwania, już nie będzie kolejnego sezonu, to jest już koniec, definitywny koniec, udało mi się osiągnąć swój cel, doprowadziłam wszystko do końca, wyzwanie stwierdzam za ukończone sukcesem, także tak, zaliczyłam, udało się, nie poddałam się, walczyłam i wygrałam. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobała ta seria. Myślę, że to było coś ciekawego. 5 różnych biznesów i wszystkie na 10 poziomie. To jest coś i to nie jest wcale takie proste. Bywało łatwiej, bywało trudniej, zależnie od biznesu i od współpracy simów, no ale... tak to już jest. Jak w życiu. Nic nie przychodzi łatwo. Ile to nagrywałam? Chyba ponad rok. No ale zapewne jakbyście sobie grali samemu dla własnej zabawy, to pewnie by wam to zajęło dużo krócej. No i cóż, dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was do oglądania innych serii. Pewnie pojawią się jakieś nowe. Także śledźcie kanał i do usłyszenia w innych odcinkach. Pa, pa!